przyjrzymy się Dmytrowi Puddy Bay w wersji najwyższej, czyli NR1050. Pierwsza seria tych dozmetrów to był NR750, NR850 i 950. Niestety miały one problem z zegarem i chyba nawet datą, gdzie potrafiły się przestawiać na przykład rok na 2099 czy ustawiać godzina 99. Wersja 900 i 1050 tych błędów już nie posiadała. Jest to najwyższy model 1050. Trzymujemy go w takim oto pudełku. Instrukcja obsługi. Podane są błędy statystyczne dla CEZU 137. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Rzekomo wersja najwyższa ma tylko plus minus 2%. Tutaj również zakres pomiarowy jest podany do 1000 mikrosiewertów. Mi się udało zmierzyć tym dozmetrem 4 milisiewerty, czyli 4000 mikrosiewertów, więc też do końca nie wiem, czemu zaniżyli zakres pomiarowy. Instrukcja jest dokładna dość. Wszystkie informacje są w niej zawarte. Dozmetr otrzymujemy w takim oto woreczku wraz z certyfikatem jakości. A przyjrzyjmy się samemu dozmetrowi. Nie wiem, czy tu widać, ale zaczęło się lekko już mi odklejać. Ta membranowa naklejka. Wygląda tak samo jak poprzednie wersje. Nie zauważyłem żadnych różnic w budowie. Czyli brak okienka. Tutaj jest jeden licznik Geigera zamontowany. Oczywiście szklany, jak to w chińskich dozmetrach zazwyczaj bywa. Lub zawsze bywa. Opryczna folia na ekranie. Ta folia jest tyle fajna, że nie wiem, przynajmniej w moim egzemplarzu nie ma żadnych tutaj nierówności, więc warto ją zachować. Zasilanie. Dwie baterie R6. Czas pracy na tych dwóch bateriach jest bardzo długi, ciężko mi to określić. Nie udało mi się jeszcze jednego zestawu baterii wyładować, a czasami zdarzało mi się zapomnieć wyłączyć dozymetr, który mierzył przez cały na przykład noc. Włączamy dozymetr. I tak. Tutaj jest wskaźnik naładowania baterii, czyli jak zużyte mamy akumulatorki, godzina, niżej jest data, obecny poziom promieniowania, mikrosiewerty na godzinę. Możemy oczywiście zmienić jednostki i dawka przyjęta. Dawka przyjęta nie restartuje się po włączeniu urządzenia. Tutaj. Alarm dla mocy dawki, czyli dla poziomu obecnego poziomu promieniowania, i tutaj alarm dla dawki przyjętej, czyli jak tutaj będzie 20 mSv, to włączy się alarm, a tutaj jak 10 mSv. Sprawdźmy menu. Setting unit, tu mamy do wyboru mikrosiewerty, mikrogreje, milirentgeny na godzinę, CPS, czyli ilość zliczeń na sekundę i ilość zliczeń na minutę. Ustawienie alarmu. Możemy ustawić sobie, poprzestawiać alarmy. Zegarek. Tutaj rodzaj alarmu jest ustawiony. Wibracyjny, akustyczny i wizualny. Jaki zmienić język? Menu z angielskiego na chiński lub kontrast. Wyświetlacza. Sprawdźmy teraz, jak dozmiar sobie radzi podczas pomiarów. Troszkę przybliżmy, żeby więcej było widać. Zobaczmy, czy dozmiarem tym możemy wykryć szkło uranowe, na przykład na targu. Zawsze nie ma pewności, czy to jest właśnie szkło uranowe. Jeżeli nie mamy latarki UV, dozmiar nam w tym pomoże. No, jak widzimy, wykrywa bez problemu. To może teraz sprawdźmy. Taki stary zegarek
podróżny Westlock Magic Touch z farbą radową. No jak widzimy, reakcja jest natychmiastowa. Dlatego posiada właśnie świetny algorytm, który przy skoku promieniowania lub jego gwałtownym spadku od razu zapomina poprzednie dane pomiarowe, by pokazać nam nowy przybliżony wynik. Zwróćcie uwagę, jak szybko wróci do poziomu tła. Już wrócił do poziomu tła naturalnego. Również bardzo szybko reaguje na zmiany poziomu promieniowania. Weźmy teraz siatki żarowe starego typu Optimus. Są z dodatkiem toru 232. Zwróćmy uwagę, jak szybko dozmet zareaguje na zmiany promieniowania. I już. I tu włączył właśnie nam się alarm. Dozmet wibruje. Wibracja jest dość odczuwalna. Miga ekran. I słyszymy dźwięk. Jest to jeden z szybszych dozmetów chińskich, jakie miałem okazję testować. Pod tym względem nie mam nic mu do zarzucenia. Zmienimy sobie alarm, żeby nam nie brzęczał. Right, alarm na 50 mikrosiewertów. Obsługa menu jest dość prosta. Łatwo pozmieniać wszystkie ustawienia. Niestety dozmiar nie posiada możliwości aktywacji akustycznej sygnalizacji przyjętych cząstek. Trochę szkoda, bardzo lubię na funkcję. Sprawdźmy, czy dozmiarem tym możemy testować czujki izotopowe z Amerykiem 241, czyli w przypadku ich nieszczelności. Takie małe źródełko. Się trzeba przyłożyć w dobrym miejscu. Widzimy, bez problemu wykrywa nam Amerykę. To może klasycznie teraz różdżka Nanowand z torem 232. To jest w sumie sama gamma. Beta zatrzymywana jest przez obudowę źródła, czyli w tym przypadku właśnie tej różdżki. Powinno tak do 2 mikrosiewertów dobić. Oczywiście też trzeba dobrze przykładać względem licznika. A niestety na obudowie nie zaznaczono jego środka czułości. Widzimy, reakcja jest bezproblemowa. To może medalion energii skalarnej. To jest dość mocny medalion. Oczywiście tor 232. Również reakcja jest bardzo szybka. No i monacyt z Madagaskaru, również z torem 232. Czekajmy na ustabilizowanie się wyniku. No jak widzimy, również bardzo szybko wykrył. Teraz zrobimy test wraz z innymi licznikami Geigera, więc warto zapamiętać wynik tego pomiaru. Posłuży nam do tego taka ceramika uranowa z barwieniami. To dokładnie tutaj są barwienia solami uranu. Kładziemy jakoś tak, żeby dobrze to ustawić względem licznika. To powinno dobić blisko 50 mikrosiewertów, więc będziemy celować. Rośnie. O 46 gdzieś powinno, jeśli dobrze pamiętam, wykazać. Zbliżamy się.
No to zależy, jak przyłożymy względem licznika. Pokaże nam więcej lub mniej. No, ale możemy uznać, że to niech będzie 44. 44 mikrosievert. Teraz sprawdzimy intensymetry. Może niech posłuży nam jako test. XR1, czyli taka inna wersja BR. 9B. No, jak widzimy, wypada gorzej. To może teraz QA060. Jeśli mikrosievertów, to jest tylko o 4 mniej niż pod eBay, czyli całkiem niezły wynik. Sprawdźmy teraz Terre MKS 05, wersja z Bluetoothem. No, tu widzimy znaczną wyższą czułość, ale jest to też dozymetr droższy. Teraz Radex RD1503 Plus, wersja outdoor. Również znacznie czulsza od PewDiePie'a. Podobnie czuła jak Terra. Może teraz F6000 od Nuke Testu, czyli jeden z fajniejszych chińskich dozymetrów. Aby baterię mam słabą. Ale również jest znacznie czulszy od PewDiePie'a. Podobnie czuły do Terry, bo zbliża się do 60 mikrosievertów. Co mogę powiedzieć o tym dozymetrze? Generalnie jest całkiem czuły. Nie można powiedzieć, że jest zły. Bardzo szybko reaguje na zmiany poziomu promieniowania, szybko również stabilizuje wyniki. Jest generalnie godny polecenia, ale jeżeli chcemy postawić na czułość, to warto wybrać inny dozymetr lub jeszcze dołożyć więcej pieniędzy i kupić coś na mikowym okienku. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam.